Gdyby ktoś przed konkursem dawał ci brązowy medal, brałbyś w ciemno, czy byś powiedział nie, skaczę dalej? No, a miałbym zrezygnować? Nie, brałbym w ciemno, walczyłbym. Przed chwilą rozmawialiśmy z Piotrem Liskiem, on był przeszczęśliwy. Ty jesteś szczęśliwy, czy jest pewien niedosyt? No oczywiście, że niedosyt jest, ale jestem przeszczęśliwy. Jestem szczęśliwy, to jest mój drugi medal Mistrzostw Świata, trzeci z wielkiej imprezy, z dużej imprezy seniorowskiej, w sumie piąty międzynarodowy, także to kariera się, myślę, toczy w odpowiednim kierunku. Trzeba to podtrzymać, trzeba iść za ciosem, trzeba wziąć się do ciężkiej pracy i w przyszłym roku igrzyska, ale cieszę się niezmiernie, po prostu jestem tu, gdzie chciałem być. To jest powrót na podium, powrót na skakanie na światowym poziomie i cieszę się, naprawdę. Do 5,90 wszyscy skakaliście jak natchnieni. Co was zatrzymało na tej wysokości? 5,90, no nie wiem, ciężko powiedzieć, co nas zatrzymało. Poprzeczka, nie wiem. Nie wiem, no wydawało mi się, że jestem w stanie, po 5,80 to nie był najlepszy skok. Myślałem, że jak go poprawię, będzie dobrze, ale czegoś zabrakło. Na pewno nie mocy, bo ta moc jest. Głowa pracuje, no zabrakło szczegółów, zabrakło może oskakania, może... Nie wiem, z trenerem to będzie trzeba przeanalizować. Biegliście bardzo szczęśliwi dookoła stadionu z flagami. Zabrakło tam tylko Francuza, La Villeni. Dlaczego on nie pobiegł? Trzeba Francuza pytać. Nie wiem, no dla niego to na pewno nie jest za szczęśliwy moment. Czwarty medal z Mistrzostw Świata, ale nie złoty. On dominuje nad nami od kilku dobrych lat, a jeszcze nie miało złota Mistrzostw Świata. Na pewno go to trochę boli, ale i tak jest lepiej niż w Degu. Wtedy się nie cieszył w ogóle. W Moskwie cieszył się już troszeczkę bardziej. No tutaj też na pewno jutro do niego dotrze, że jest jednak brązowy medalistą Mistrzostw Świata. I dalej będzie nad nami górował przez jakiś czas, dopóki go nie dogonię. W każdym razie jesteśmy bardzo szczęśliwi i wielkie gratulacje. Dzięki bardzo.